Dwa lata temu z tej mównicy, podczas debaty dotyczącej dopuszczenia dzieci na polowaniach, powiedziałam, że myśliwi nie zabijają dlatego, że są głodni, dlatego, że jest im zimno. Zabijają, bo lubią, bo czerpią z tego chorą satysfakcję. Spytałam też, czy tego sadyści chcą uczyć własne dzieci. Za te słowa Instytut Analiz Środowiskowych, reprezentowany przez pana Miłosza Kościelniaka-Marszała oraz Macieja Morawskiego, chce mnie pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej za rzekome naruszenie ich dóbr osobistych. Poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Jeżeli władza chce się wywyższać i odgradzać od ludzi, to i tak to zrobi. Jeżdżąc limuzynami, ogradzając Sejm kolejnymi rzędami barierek, obstawiając się liczną ochroną albo policją rozstawioną na całej ulicy Mickiewicza. W związku z powyższym, w świetle przedstawionych powyżej faktów i dowodów, wnoszę, by Wysoka Izba oddaliła powyższy wniosek o uchylenie mojego immunitetu.